Owalski dał na Golibordę 5 zł. Siema. Ej halo, kiedy ten Rzreft? Bo ta seria masna była i brakuje mi oglądania, kiedy wywalasz się w Dungeonach. No będzie, będzie. Ja pierdzielę, tu będzie, ty chłopie, jest tyle rzeczy w kolejce, że jakbym codziennie robił streamy w tym roku, to byśmy i tak kolejki nie skończyli. Partia X! Reklama! Siema widzowie, najtańsze giereczki oczywiście. Eneba już pokazuję dla wszystkich co i jak, także wejdź w któryś link w opisie, tam przeniesiecie na Enebę, a ja pokażę ci no rzeczy, ok? Dobra, tutaj masz tek. LOL, wpisz sobie w wyszukiwarkę, kliknij Enter, rzeczy do League of Legends, ale najlepiej tak Games i Steam Games i tu masz różne giereczki taniej, Dying Light, Batman, Gothic, nie wiem, Lego Piraci z Karaibów, ale ja tu zobaczyłem ciekawą gierkę, ona mi się wyświetliła na głównej, ale też tutaj, czekajcie, może na głównej pokażę, pyk, o, zobacz. Teraz masz tak, Shadow of War, podstawka, 11 zł, definitywna edycja, 22 zł. Na Steamie, od razu pokażę ile to kosztuje, 170 zł podstawka i 200 zł definitywna edycja. Także no, ja bym tu radził raczej kupić definitywną edycję, skoro jest dychę droższa ledwo. Oczywiście to nie wszystko, patrz, klikasz sobie, poczekaj, były now. I teraz jeszcze, bo to jeszcze będzie taniej, patrz, klikasz tu, kodzik Spartiatix 3, Apple i masz za 21 zł, 35 groszy z kodzikiem Spartiatix 3. Wejdź sobie, widzę, zobacz, gierki dużo taniej w porównaniu do tego, no ta gierka kosztuje 180 zł taniej, także to jest popieprzone. Wejdź, zobacz, czy jest twoja jakaś gierka i co, kodzik Spartiatix 3 i dzięki widzę, oglądaj się dalej. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner. Kocham was. Siema. I have to go. All right, man. Will you be on tomorrow? Yeah, I'll see you then. To chyba o streamach. Sadge. Oh my god, he's finally back. I have so much to tell him. I wonder what he's up to these days. Progres życiowy zaliczony. Jak to w ogóle? Hentai VR, przecież to jest 2D, jak to może być VR? Co się wtedy widzi? Dzięki bardzo, ja pierdzielę! Zakochana, prawie tyle co mam lat! Podkreślenie Bartku dał na Golibordę 50 zł na urodzinki 3. Interesuje mnie. Ja pierdzielę, co wy robicie? Pan Majo dał na Golibordę 150 zł. 100 lat Bartuś. Nie mogę, w dupę. Nie, nie, jak gusia, no nie odpalałem się w urodziny. Specjalnie oczywiście, żeby uniknąć widzów rozdawania cukierków w klasie, ale widzowie pamiętają, nie wiem skąd. Znaczy mogłem się tam odpalić o 22 w teorii, ale luj. Ale widza spotkałem w urodziny. To było tak, na Piotrkowskiej była pączkarnia i ja podchodzę do pączkarni, kupuję sobie pączka, typ mi daje i mówi tak, przepraszam, to Spartiatix? I on mówi, siema. I mówi do mnie, czy można zdjęcie? A on był, to było tak, że masz budynek, i w budynku masz jakby tylko taką ścianę, że nie da się tam wejść do tego. I on ci przez okno podaje te pączki. Wiesz o co mi chodzi, nie? Jak to opisać? Że masz ten budynek, tu masz takie coś. I tu masz okno z pączkami i tu są wystawione pączki na kim tym. Wiesz o co chodzi? Okno życia. Ty się pytasz, czy można zdjęcie? Ja mówię, że jasne, ale pytam, że jak on stamtąd wyjdzie, no bo nie ma rady. I on wziął to całe okno, wypieprzył, bo tu takie plastikowe było. To całe to plastikowe gówno wyjął i taka dziura była. I sobie zrobiliśmy. Widzicie, widz się poświęcił. Stracił pracę, żeby zdjęcie zrobić. Kupiłem u niego pączka z nutelką. Fajne. Geneza w dup. Weź kurwa, ty się odpierdol kurwa ode mnie!
No tak, Gold Digger, nie? Pieprzyć takie szmaty. Ej, kiedyś tak było, nie wiem czy jest jeszcze, chyba nie. Tak, zawsze kawałek tektury był. Za ubraniami. Ale straszliwe te spodnie, naprawdę. No. Widzicie, każdy może. Każdy może. Wystarczy chcieć. Fajne. Arek przesyła 10 zł. Kasiu, pamiętasz mnie? Chodziliśmy razem na AGH. Kurde, co tak cicho? Pamiętam, jak raz przed zajęciami przyniosłaś flachę Ballantinesa. Ojebaliśmy to w 15 min, nigdy tego nie zapomnę. Jak cię jeszcze spotkam, to tak cię chcę z tebe napierdalać, kocham cię. Wiecie co? Zaśmiałabym się może bardziej, gdyby to nie była prawda, w sensie... Kiedyś tak zrobiłam. Bo mieliśmy akurat okienko i poszliśmy na miasteczko studenckie i nie wiedzieliśmy czego się napić, wzięliśmy Ballantinesa z kolą i zrobiliśmy sobie drinka w butelce coli. Drink w butelce coli, luj. Drink dla Hagrida, chłopie. Uncany. Kurde, za rogu uchnę, ty! Śmierć kliniczna może, no? Co ty za babcia? Что? Что? А, что? Это обычный снег. Зачем я прыгнул? А как? Заскамила кринжиков. Она прыгнула. Что? Кто не, ну то фейк. Же бабча грала. Trzeba przewinąć parę, żeby algorytm się otrząsnął. Proszę Państwa, tego minetkę się robi to z języczkiem. Tego. Bynajmniej dla mnie. Boże. Bo. A co jeśli on teraz leży i myśli o tobie? Japs. Mandzio robi pranka z benzyną? Raz, dwa... Ten się śmieje. Po co smycz dla niedźwiedzia? To tak jak była scena w Supermanie, co mu kajdanki założyli, nie? Po co są takie rzeczy? Dla jaj? Ale czekaj, 13-latki, poczekaj. 12, poczekaj. 9 lat, poczekaj. O cholera, jak to mocno uderzyło. Co to w dupę jest? Co to jest? Ty chora gra! Tylko 8 galajków, jeszcze się nie wybiła, a taki talent posiada. Co to za w dupę? Co to jest? To jest ta, co pisała do Leksia? Co, ona nie żyje? To jak wstawiła tego TikToka? Chyba tak jak Magical. Hi, my name is Lola Bunny. Lola? Yes. Hello. My name is Bugs. You want to play a little one-on-one, doll? Doll? Uh-huh. On the court. Hi, my name is... Otrząsi algorytm. Uncany. Ja niech usiądzie na tym teraz. Chłop zamiast przetrzeć ścierką kurz, to wolał spalić krzesło. Niezłe.
Wiecie, że to prawdziwa reakcja? On serio nagrał tą reakcję, no poważnie ci mówię. Bo pierwszy raz widzi telefon. Co widzi? Kobieta zamordowała swojego męża podczas stosunku, bo nie utrzymywał z nią kontaktu wzrokowego. Ja pierdzielę. Nie mogę. Co za champion tutaj stoi? Timo? Aha, bo on tak często blinda ma. A na ile ten blind jest? Na 3 sekundy ponoć. Jest jeden widz, co mainuje Akali. Pisz do niej, widzu, napisz do niej. Masz szansę. To ten dzień, to jest ten dzień. Czemu się śmieją ze swoich klientów? Chyba już ich nie będą jeszcze długo mieli, nie? O co tu chodzi? Typ ocenia? Ale jak obydwie wygrały, to jak ocenia? To gówniano mu idzie chyba ta ocena. Ty to prawdziwy? On ma konto na TikToku? Serio on ma konto? Ile ma lat ten aktor? Ja. Super mocą nowy typ dziewczyny, wiedźminiara. Słyszeliście? Już koniec z tymi od znaków zodiaku. No nie wiem, a ta Monika nie ma 6 dych? Chyba trochę jej brakuje. Ale czemu dla babci w dupę pół rogalika ktoś wziął jako tort? Sadgę. Ktoś miał jeden telefon, żeby to nagrać, drugi, żeby włączyć dupę godzinę. Nie miał na torcik dla babci. Pa Spider-Man! Ja pierdolę. Boba? Ja co ten chłop robi? Pa, jakie kombo! Syndra Blitz! W Korei, w Chinach! Zobacz! Miłego popołudnia Państwu życzę. Pozdrawiam. Niezła animacja. Z koszyka wyłazi baba. A w jednej kupie, ile to jest dużo? Tak na raz. To ile to? 10 tysięcy. 10 tysięcy? Tak. Już pani jest zrobiona. I zrobiona. I co sobie pani kupuje za tę dyszkę? No. Dobre sineczki, dobre kawy. Kawy. Aha. No. Lody. O kurde. No deser. Sadkę to jest. To wręcz zawstydzające, kiedy dużo, to ej, tak to mało. Tylko żeby to zauważyć, trzeba zwolnić tempo gonitwy za swoim dużo. Nie było lepszej szynki w tym sklepie, nie było lepszej kawy i nie było lepszych lodów. No i jeszcze coś do tego. Wszystkiego dobrego, miło było poznać. A w jednej kupie. Ty sadkę, że babcia ma marzenia, żeby szyneczkę sobie kupić tylko i tyle. Widzicie, no ale ona ma emerytury 800, 600 idzie na leki, za 200 jedzenie jakoś na miesiąc. Dał 90-letniej pani 40 kilo torbę.
Wiesz, takie babci mają moc. Tylko ponadminutowe filmy? Ty, przecież te drzwi otwarte. Widzieliście, jak latały? Chyba ktoś z drugiej strony pomagał. Ja pierdziele, co tu się w dupę dzieje? Nie mogę, no. Przyszłam 1 stycznia na siłownię. Może no i dobrze. Może z jednej strony ma większe ocyca i se ćwiczy, nie? Fivehead. A ta się z niego śmieje. Spread 50. Zrobiła. Jak mogłaś? Jestem niezła. Chcę się tym podzielić. To nie ty. Właśnie, że ja. O to chodzi. To jestem prawdziwa ja. Ta, która się ukrywała. Chcę, by świat mnie w końcu poznał. Czy słowo łudzić się coś ci mówi? Jako moje najlepsze przyjaciółki powinnyście mnie bardziej wspierać. Jestem gwiazdą. A jednak. H2O, no. Co jest stolicą Francji? Stolica Francji to Paryż. Tak, Bartuś. Miasto zakochanych, jak to mówią. Dobrze, powiedz mi... On serio wygląda jak nauczycielka z polskiego. Dobra. On pierdoli, ja pierdolę. Skurwysyn. Przez całą edukację jest pow. Jak chciałem pocałować, to ona powiedziała, gdzie z tym ryjem? Kupowałem żonie telefon na imieniny, a ona mi batonika Marsa za 2,50. Takich wspomnień. No ale ty ich za telefon za złotówkę kupiłeś. Co prawda co miesiąc ci płaci. Ale droższy ci kupiła. Jak chciałem pocałować, to ona powiedziała... Co? Messi, ty zbrodniarzu pieprzony! Powinien siedzieć w kajdanach! Jak on poleciał! Ty, a ile taka karta warta w tej grze? Tak na złotówki? Jak 20, no? Ale patrzy. Biją rekord za rekordem. Rozgrzane do czerwoności są Włochy, Hiszpania i Bałkany. Pomarańczowe alerty także w Polsce. I mało kto ma jeszcze wątpliwości, że Boba. Lucyfer sprowadził do Europy piekielne upały. I nie jaki ma tym... Lucyfer w dupę? A to widziałem, no. Co, walka jednak. Jednak została podana kwota nie do odrzucenia. Albo troluje, żeby... Albo troluje ludzi. Witaj i powiedz, czy doszło do jakichś poważniejszych incydentów? Okej. To była Urszula Bąk, dziękuję ci za te relacje. Na miejscu jest Urszula Bąk, witaj. Pocham. Powiedz, czy doszło nie do będzie robić i luj. Wchodzi big money, zrobić big money. Twoja suka patrzy w lustro, widzi kasztany. Twoja suka... Wchodzi big money. A co tu chodzi? To ma prawie 1 000 000 lajków. Ale gówno oglądamy, to co tu chodzi? Lepszy niż fabuła tych filmów. Konferencji prasowej przed galą walk Fame
Przepraszam, przed galą walk MMA VIP oczywiście, konferencji prasowej, przed Mafia go dojedzie, sadgę dla niego, pewnie ostatni raz go widzimy. So, 3, 2, 1. O Boże, co jest? Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę!